Poznali się na planie teledysku i od razu wpadli sobie w oko. W rankingu na najbardziej niespodziewane zaręczyny zdecydowanie plasują się na jednej z pierwszych pozycji. Piękna ona, piękny on i piękna miłość. Zapraszam na moją rozmowę z Kamilą i Rafałem Maślakami. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że udało Wam się znaleźć czas. Wiem, że to jest na pewno trudne przy dwójce dzieci wygospodarować taki moment tak naprawdę trochę dla siebie, co? No, nie ukrywam, że jak jechaliśmy w taksówce, to było dosyć dziwnie, że jesteśmy tylko we dwójkę, że możemy tak sobie tak po prostu porozmawiać, poczuć się trochę jak, nie wiem, przed kilku lat jeszcze, tak luźno, bez... Tak, tym bardziej, że teraz... W sumie ciągle jesteśmy z dwójką dzieci, więc nie ma takiej przerwy. No i była to duża logistyka, żeby tutaj przyjechać, bo tak, musieliśmy załatwić kogoś do opieki, Maksia rano wysłać do przedszkola, no i... Tym bardziej doceniam, ale bardzo chcę, żebyście rozkoszowali się tym momentem tylko we dwoje. Nie, my naprawdę jesteśmy tutaj z przyjemnością, nie tylko dlatego, że ty tu jesteś, ale że jesteśmy sami bez dzieci. Słuchajcie, ja jak przygotowywałam się do tej rozmowy z wami, to miałam takie wrażenie, że po prostu u was nic nie jest takie zwyczajne. Nic nie jest normalne, tylko wszystko jest dziwne, inne i bardzo interesujące przez to. Zaczęło się już chyba od takiego, od momentu poznania już było dziwnie. Okej, co masz na myśli? Kontynuuj. No bo jak wy się poznaliście, to ty byłeś w związku. Miałeś dziewczynę? Nie. Nie miałeś dziewczyny? Nie. Nie miałeś dziewczyny? Nic o tym nie wiedziałam. Ja też. To zaraz wyjdą nowe rzeczy. Nie miałeś dziewczyny? Nie miałem. No jak to nie miałeś? Nie, absolutnie. Nie spotykałeś się z nikim? Nie. Byłeś singlem? Byłem singlem. Patrz, bo ja słyszałam, że nie byłeś singlem. Nie, nie. Że kiedy pierwszy raz zobaczyłeś Kamilę na planie teledysku, nie byłeś singlem. A nie, on grał taką rolę w teledysku, że przyszedł z dziewczyną na moją tak zwaną imprezę. Tak, to był scenariusz teledysku. O, proszę, jak super, że to sobie wszystko to wyjaśniły. No, tak, więc nie, tu byliśmy absolutnie, to znaczy ja byłem singlem na pewno. Tutaj tak, na pewno, masz tę pewność. Dobra, a ty byłaś też singielką? Tak. I poznaliście się na planie teledysku, w którym Rafał miał dziewczynę. Dokładnie tak. Czyli dziwnie, mówiłam. Tak, i tą dziewczynę po prostu pyk na od bok. Razu rzuciłaś, jak zobaczyłaś tak. Kamilę. I Kamila tu już była, jest do dzisiaj. Znaczy to był akurat scenariusz, ale życie przełożyło się to na życie. No widzicie, to niezła historia. No, to prawda. Ale dobrze, to trochę się zestresowałem, bo później Kamila w taksówce z powrotem będzie... Przestałoby być miło, nie? Bardziej po 9 latach. Tak. Dowiedziałaś się czegoś nowego, ale tak. Nie, dobrze, czyli super zdementowaliśmy tak. Jakąś taką tutaj ploteczkę. Tak. Czy to była dla was miłość od pierwszego wejrzenia? Że po prostu wyszliście z tego teledysku i pomyśleliście, nie, no to jest to. Jakby Kamila. Dziś poznałam miłość swojego życia. Znaczy, no na pewno gdzieś tam zwracaliśmy na siebie uwagę i rzeczywiście po tym teledysku tak. Coś? Zaiskrzyło mocno. Dobra. Zaiskrzyło, ale Kamila mi zaimponowała tym, że, no teraz może powiem nieskromnie, ale zawsze gdzieś tam jak spotykałem się z kobietami, no to później one wypisywały i tak dalej, że po prostu gdzieś tam czułem, że nie muszę o nie zabiegać, a Kamila była taka, że ona sobie luzowała, tak? Jak ja nie zadzwoniłem, to ona się nie odezwała. Jak ja nie zabiegałem o spotkanie, to ona miała to gdzieś, albo po prostu ma tak... Teraz już wiem, że ma taki styl bycia i to mi zaimponowało, bo gdzieś tam w głębi duszy no, facet lubi zdobywać, chciałeś lubi się starać. Się postarać. I no i ty mnie też właśnie urzekła. Czyli wreszcie trafiłeś na kobietę, która nie leciała w twoje ramiona na skrzydłach miłości, tylko musiałeś po prostu poświęcić tak trochę czasu, atencji. Tak było. Czekałeś na ten moment, co? No potwierdź to proszę. Będzie... Tak było, tak. Potwierdzam. Ale słuchaj Kamila, czy to była taktyka? Nie, wiesz co, może po tym teledysku jakoś tak troszeczkę się też zawstydziłam tym teledyskiem, że jednak było tak to co robiliście w tym teledysku? No nie, no to co było widać po prostu. No. Nawet na teledysku, więc uważałam, że chyba muszę zrobić delikatny krok do tyłu. Zresztą, no... Wiadomo, czasami panowie ogólnie, nie wiem, myślą sobie tylko na przykład o kobiecie na jedną noc, a ja czegoś takiego nie chciałam. I jakby bałam się, że on tak o mnie myśli, że chciałby mnie po prostu zdobyć
i na pa, pa. Na takiego wyglądałem? Trochę tak. O! Fajnie, fajnie. Dosłownie, więc... Wyglądałeś na zdobywce, dobrze, tak. Rafał. Wolałam się super. Troszeczkę tak wycofać. Mój palec zaczął tutaj się drgać nerwowo. To, no słuchaj, no trochę gdzieś tam mierzy, już teraz może nie, ale chyba mierzyłeś się z takim wizerunkiem faceta, który zdobywa kobiety i wiesz, no podrywa i ma w tym łatwość. Znaczy, ja też no, Rafał. Zawsze byłem takim pewnym siebie mężczyzną i lubiłem towarzystwo kobiet, to no, prawda, to. No nie ukrywam tego i dlatego mówię, że to była taka sytuacja zupełnie odmienna i tak jak też wcześniej mówiłem, to mi zaimponowało. No i Kamila, właśnie na tym planie teledysków to wydawałaś mi się taką pewną siebie, a później jak się spotykaliśmy już dalej, no to była taka skryta, cicha myszka, co mnie zupełnie też zdziwiło. Tam było troszeczkę więcej odwagi, ale to też może ze względu na to, że rzeczywiście szampan był szampanem, więc... scenariusz szampan i tak. No, ale później, no... Fajnie to się zaczęło rozwijać i no gdzieś tam nastąpił taki magiczny bing, zing, czy jak to się nam mówi. No i tak zostało do dzisiaj. Słuchajcie, zastanawiam się, jakim wy jesteście związkiem. Czy wy macie takie mocne charaktery, które potrafią ze sobą naprawdę walczyć? Czy ktoś z was się układa pod to drugie, żeby zapanował spokój? Ja się chyba bardziej układam. No tak czuję, właśnie Kamila. Dosłownie. Tak, ale czasami jak już się nazbiera, to nie, też potrafię. Nie, po ślubie to się zmieniło. Taka była cicha myszka. Jak się zmieniła po ślubie? Zaobrączkowała mnie w kajdany i no, wtedy i zasady swoje zaczęła wprowadzać takie, wiesz, mocne. Nagle jakieś tam wyjścia z kumplami czy coś. Nie, koniec. Ale w sensie, myślisz, że to jest kwestia ślubu czy już ojcostwa? Ja nie. Myślę, że bardziej ojcostwa. Bardziej mi o to chodzi, bo to już nie kwestia ślubu, ale rzeczywiście dlaczego to kobieta ma zawsze zostawać z tymi dziećmi w domu, a on może sobie wyjść, znaczy, więc... Ale... Właśnie, wytłumacz nam to, Rafał, teraz. Słuchamy. Znaczy, jeszcze cofnę właśnie się do pytania i mi na przykład, tak dobra, powiem to teraz głośno, ale tobie to nie mówiłem, że zaimponowało to, że Kamila jest taka bardziej pewna siebie i trochę mnie... musztruje, bo... Trzyma w garści. Ja zawsze mówię, że w związku jest potrzebny balans. Ja jestem takim dominatorem, powiedzmy. Wszędzie mnie alfa. Pełno. Taki, no, być może tak jest. Ciężko a Kamila jest taką cichą myszką i my się uzupełnialiśmy w tym wszystkim, bo gdyby Kamila też była taka jak ja, no to byśmy się po prostu pozabijali. Tak? Ale też brakowało mi czasami tego, że no Kamila nie wszystkie jakieś tam odpowiedzialności i decyzje spycha na mnie, więc dążyłem do tego, że słuchaj, no podejmujmy razem jakieś decyzje. Jak zaczęliśmy robić swoje mieszkanie, no to mówiłem, Kamila, ty decyduj za, nie wiem, o wszystkim. Jaki będzie kolor ścian, taki będzie. Jeżeli ty o tym zdecydujesz, to ja będę szczęśliwy. No i faktycznie po tym ślubie, na rodzinach Maksymiliana, no Kamila stała się taką mamą, lwicą. Tak, zaczęła właśnie dbać o to swoje gniazdo, musztrować mnie, ale no mówię, ja... Dobrze ci z tym. Dobrze mi z tym. Twoja mina wskazuje na zadowolenie. Tak, tylko nie bierz tego za bardzo do siebie, żeby później wiesz, w domu zaraz dostanę jakiś nowy grafik. Kamila, czy... Teraz, kiedy już jesteście taką pełną rodziną, to Rafał nadal ma takie szalone pomysły, jak na przykład te podczas zaręczyn? Czy trochę się opanował, chłopak? Opanował się trochę. I bardzo dobrze. Słuchaj, bo ja słyszałam, że ty sama ty, nie chciałaś oklepanych zaręczyn. Tak, tylko że myślałam bardziej może o takich romantycznych, może coś takiego innego, nie tak jak czasem to bywa, że w święta Bożego Narodzenia albo coś, że tak cała rodzina się zbiera i po prostu już jest wszystko gotowe. A to nie było romantyczne? Nie. Znaczy, bo on cię doprowadził do łez i to nie były takie łzy wzruszenia, których byśmy się spodziewały po zaręczynach, prawda? Dokładnie. Powiedz, co cię skłoniło do tego wariactwa, Rafał? Jakby ja nie uznaję pośrodków po prostu. Tak, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy Rafale, o czym się mówi. Tak. Dobra, opowiedz, jak ty to wykombinowałeś i jak to wyszło?
to wyszło trochę na spontanie, ale od początku gdzieś tam miałem zamysł, żeby w grę wchodziło jakieś aresztowanie, właśnie taki stan, gdzie po prostu Kamila będzie myślała, że to już po mnie i tak dalej. No więc jeszcze w ten sam wieczór pojechaliśmy na najbliższy komisariat, wybłagaliśmy u policjantów, żeby po prostu zagrali w naszą grę. No i generalnie pomysł był taki, że szliśmy sobie spacerem i miałem przy sobie jakieś niedozwolone substancje. Aha. Więc dla Kamili to zupełnie było jakby dziwne, że coś takiego nastąpiło. Że to był twój plan, tak? Że sobie idziecie ulicą i ty masz przy sobie jakieś coś. Tak, ale ona nie wiedziała, więc jakby dopiero gdzieś wyrzuciłem to, bo policjant się zaczął do mnie zbliżać i ja w strachu wyrzuciłem po prostu takie zwiniątko. Aha. I przydepnąłem je. I policjant zobaczył to, odepchnął mnie i powiedział, że przyjechaliśmy się bawić z nie tym, nie co z tym, trzeba. Nie z tym, co trzeba. No i po prostu ja na Kamilę wzrok, tutaj mój talent aktorski zadziałał i po prostu rozpacz taką w oczach przekazałem Kamili, że jestem w głębokim dołku. A teraz będę na dołku. Tak, więc tutaj już poszły kajdany, zakuli mnie, z tyłu zawinęli do radiowozu. No Kamila strasznie, nawet chciała tam przekupować policjantów. Tak, no może się pogadamy. Ale słuchajcie, w takim wyszły wiem, że... z was najgorsze rzeczy, które mogły być. Powiedzcie, kto napisał scenariusz tych zaręczy? Ja napisałem scenariusz, tak. Trochę poleciałem, szczerze mówiąc, ale czekałem, aż już Kamila będzie w takiej totalnej dramie. I jeszcze do policjanta, bo oczywiście skazałem ich skuć z przodu, nie z tym, co też było dziwne, ale nikt na to nie zwracał uwagi, żebym mógł sobie ten pierścionek wyciągnąć. No i jak już siedziałem w środku, oczywiście było ciemno, więc jak ja sobie wyciągałem, no to oni tego nie widzieli, tam pukali mi do szyby, jakoś tam błagali tych policjantów i jeszcze do tego pana policjanta powiedziałem, proszę jeszcze tak z 2 metry odjechać, żeby już myśleli, że już jest pozamiatane, że odjeżdżam. No i tam służę, a ja jeszcze rura za samochodem. Kamila biegnie za tym samochodem. Więc no ja już wtedy wyszedłem z tym pierścionkiem w kajdankach i oświadczyłem się. Kamila, i ty mu powiedziałaś tak? No właśnie musiałem ją poprosić o to, bo nic nie powiedziała tak naprawdę. Byłam przerażona. Znaczy, bo nie zastanawiała się, czy cię zabić, czy się zakochać jeszcze mocniej. Tak, nie wiedziałam, co mam zrobić. Ale naprawdę. Tak? Ja nie wiedziałam, czy on mówi serio, czy sobie może ze mnie żartuje. Tak nie do końca już wiedziałam, co myśleć, tak? No bo kurczę, taka sytuacja od samego początku do samego końca i jakby... No, ja no, nie wiem, pomyślałem, to jest żart. To fajne z takich, wiesz, emocji skrajnie... Nie chciałabym być w tym miejscu, w tym czasie. Chciałabym, żeby ten czas się cofnął do momentu pierścionka. No Rafał, powiem ci, że to musiał wymyślić mężczyzna, naprawdę. Żadna kobieta ci w tym planie nie pomogła. Znaczy, jakby Kamila powiedziała, ja nie chcę zaręczy święta przy stole z rodziną, więc jakby posłuchałem i sugestii. Czy to, możesz teraz powiedzieć, były wymarzone zaręczyny po czasie, czy raczej nikomu tego nie życzysz? Na pewno... Nigdy ich nie zapomnę. No, to tak, tak, mamy tego pewność. No. W ogóle nasi znajomi jeszcze z szampanami w torebkach, z lampkami, wszystko brzdęka po drodze. Tutaj w ogóle jakby Kamila totalnie była odcięta, kolega nie spodziewała się. Szedł całą drogę, tak, jeszcze nagrywał wszystko. To wszystko telefonem, więc no tutaj wszyscy dookoła wiedzieli, tylko nie. Czyli nie, dużo nie osób ci pomogło, a nikt nie doradził. Patrz Rafał, ty musisz przeanalizować, kogo ty masz w gronie swoich najbliższych znajomych. No powiem ci, że te zaręczyny naprawdę nawet dla mnie były zaskakujące, a ja tych historii, wiesz, zaręczynowych już nasłuchałam się w swoim życiu bardzo wiele i one są mniej romantyczne, bardziej romantyczne, mniej przewidywalne, bardziej, ale o takim numerze to nie słyszałam nigdy, okej? Poniosło tak. Mnie trochę, poniosło, tak. Ale wszystko się dobrze skończyło, Kamila mi nasze się nie zemdlała, więc jest ale okej. Czy ty w ogóle wziąłeś pod uwagę, że ona może się na przykład na tyle wkurzyć, że wcale ci nie powie, o tak, wspaniale mój maślaczko, tylko powie, no chyba przesadziłeś, stary, w ogóle bójesz się. Wiedziałem, że gdzieś tam Kamila oczekuje tego pierścionka, że, no, że jakby jest to idealny czas i wiem... Ale czy idealny sposób? Nie, no dobra, już nie drążę tego tematu. Po prostu było nieźle. Na jej reakcję później, jak się cieszyła i te łzy, które no, były już ze szczęścia, to myślę, że była zadowolona. Ale
zobacz, jaka jest szczęśliwa, że już się trochę uspokoiłeś. Znaczy, no, trochę się uspokoił, ale jednak przeszło to, zresztą widać to na jego Instagramie, dość szalone filmiki, więc gdzieś tam musiał to po prostu przenieść na coś innego. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Przypuszczam, że to jego poczucie humoru gdzieś tam jest też taką rzeczą, która się w nim zakręciła. Pewnie, co? Że tak. Nie masz nudno z nim. Nie. Nie masz nudno. No dobrze, super. Dzieci, rozumiem, też mają cały czas rozrywkę, nie nudzą się. No nie, nie, nie. Ja powiem szczerze, że jako ojciec to się mega z tym dobrze czuję i odkryłem taką swoją drugą ważną rolę w życiu i chyba to mnie tak na ten moment najbardziej pochłonęło, to ojcostwo. Uwielbiam dzieciaki, zawsze lubiłem dzieci, a teraz swoje, z którymi mogę się bawić. I bezkarnie ich zabawkami. Bezkarnie ich zabawkami właśnie i bezkarnie tak trochę właśnie odkryć w sobie dużego dzieciaka, no bo z tego myślę, że mężczyźni nie wyrastają, a teraz możemy to sobie robić na legalu. No, więc jakby coś pięknego. Ja się czuję bardzo dobrze z tym. Nawet przebieranie tych śmierdzących kup mi nie przeszkadza. Nie? Nie. Bo faceci zazwyczaj z tym mają kłopot. Mają kłopot, to prawda, ale... Ja już jak tylko przyszedł pierwszy raz do szpitala, mówię, o, mamy niespodziankę, proszę bardzo, twój syn. Tak, ale nie, jakby dałem radę i uśmiech dzieciaków to jest dla mnie tak mobilizujące, że w zasadzie takie pieluchy to nie robią na mnie wrażenia. Czy możecie powiedzieć, że przy drugim dziecku jest łatwiej? No jest. Łatwiej to nie, w sensie... Znaczy jest intensywniej na pewno, no bo jednak z dwójką dzieci. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, tak, to już wiadomo, tak, nie? Dokładnie. Pierwsze przeżyło, to i drugie przeżyło. Tak. Słuchajcie, jestem ciocia, dobra rada, ale z moich rad przy organizacji wesela nie skorzystaliście. Kamila wzięła wszystko na siebie. Zorganizowała sama od A do Z? Mm-mm. Nie. Mm-mm. Nie, nie. Mm-mm. Mieliśmy pomoc. Tak. Mieliście. Wedding planerek, tak. No to opowiadajcie. Zrobiły wszystko za was, czy coś? Nie. Nie. W sensie jakby organizacyjnie praktycznie tak, ale jeżeli chodzi o pomysły i jakieś tam rzeczy, no to ja tutaj jak zwykle. Ty miałeś pomysł na ślub? No tak, miałem na przykład pomysł, żeby zrobiłem niespodziankę, że Kamili, po prostu wjechała do gości, znaczy weszliśmy z koniem. Bo ej, Kamila nie, kocha... to był mój pomysł ogólnie, jakby od dziecka gdzieś tam... To był twój pomysł, ale niespodzianka była moja, bo podszedłem do ciebie z tym koniem, ty go nie widziałaś nawet jeszcze wtedy. Mm-hmm. I nie sądziłaś, że właśnie... Nie wiedziałaś, że Rafał ma konia. Tak. Tak go ukrywał aż do ślubu. No dobrze, to mnie bardzo zaciekawiło. Ale nie, no generalnie dużo takich, znaczy dziewczyny nie fajnie no, nam się tak, z nimi współpracowało. Kasia z Anią bardzo nam dużo pomogły. One miały też genialne pomysły i pomysły te łączyły się też z naszymi pomysłami. Dokładnie. Jakby bardzo się uzupełnialiśmy. To, co im się podobało, to nam z reguły też. Najwięcej nasze pomysły tak... też mówiły, że fajnie, super, zróbmy to. Dokładnie. To nie było tak, że jakby miały swoją wizję i koniec, gdzieś tam próbowały nam coś, nie wiem, swojego tam na siłę. Tak. Bardzo lekko nam to szło, fajnie. Nie mieliśmy żadnych tak, stresów. Tak, super się dogadywaliśmy. Nie wiedzieliśmy też, jak to jest, współpracując z wedding plannerkami, ale właśnie nam dziewczyny mówiły, że różnie to jest z klientami, także czasami też dużo rodzice wnoszą w organizację ślubu i to często są śluby rodziców, a nie właśnie. Oby rodzice wnosili dużo pieniędzy, a mało pomysłów. Dokładnie, więc tutaj my mieliśmy zupełnie wolną rękę, tak. Mogliśmy robić co chcemy, plus właśnie pomysły dziewczyn i... No, rozumiem, że na spotkanie z dziewczynami chodziliście razem. Tak, bo widzę, tak. Że ty, Rafał, taki zaangażowany byłeś w tą organizację też. Tak, bo ja lubię generalnie robić... Ty lubisz, jak coś się dzieje. Lubię, jak coś się dzieje, no i ostatnio wpadłem na pomysł, że zrobimy taką huczną czwartą rocznicę naszą i już na sierpień 14 planuję zrobić taką dużą imprezę z orkiestrą. Ale ty planujesz, czy wy planujecie? No, Kamila to mnie... Rafał organizuje. Czwartą robisz rocznicę, już taką imprezę dużą. Ja mówię, poczekaj jeszcze rok do piątej. No właśnie. A
ja nie, po to są rocznice, po to są okazje, żeby świętować. Mówię, zróbmy to na takim folwarku właśnie u mnie na wsi. Powiedz po prostu, że ty się chcesz pobawić. No ja chcę się pobawić też, spotkać ze znajomymi, rzadko pobawić w orkiestrze, wrócić do takiego... Potrzebujemy tak. Ale tutaj. Mając już to doświadczenie z organizacji ślubu, wesela, to już teraz sam rozumiem tak, organizujesz. Wszystko sam. Tak, ogarniam, załatwiam. Zdolna bestia. Z orkiestrę, jakieś dekoracje gdzieś tam, wszystko będzie tak, żeby było. Dobrze, powiedzcie w takim razie, jak wyglądał ten dzień? Co było piękne, w jakim to było stylu, jak go wspominacie? Kama. Wszystko było piękne. Naprawdę, to był taki... To było takie moje wyśnione marzenie, ślub, jakby... Wszystko było idealnie, od samego początku do samego końca. Nawet powiem szczerze, że nie myślałam, że będzie aż tak pięknie. Dosłownie. Był ślub w plenerze. Tak. Tak. Znaczy nie, ślub był w kościele, tak. W malutkim kościółku, tak. Później wesele mieliśmy w plenerze, tak pod namiocikiem, mnóstwo kwiatów. No taki styl glamour. Trochę boho. Trochę boho, tak. Była jaśniutko było, wszystko miało takie delikatne kolory, dobra, prawda? Tak. Ale było mnóstwo kwiatów. Tak, bardzo. No właśnie ten namiot był cały taki biały. No, na każdej ścianie praktycznie kwiaty, więc w takim tak. Pięknym zielonym parku. No właśnie ten koń. Co z tym koniem? Jeszcze raz, opowiedzcie mi historię z koniem. No bo Kamila jest koniarą. Tak. Kocha konie. Dosłownie. I jak byłam małą dziewczynką, to sobie wymarzyłam, że do ślubu pojadę na koniu. O. Tak. Tak. Ale że do kościoła ciężko było wjechać. Ciężko na koniu. Było wjechać. I troszeczkę byliśmy też oddaleni, znaczy tą namiot od kościoła. Kościółka, więc troszeczkę trzeba było pojechać, ale Rafał właśnie pomyślał, że zrobimy to trochę inaczej. Jakby, no rzeczywiście to była duża niespodzianka, no bo jakby wykluczyliśmy już z góry, że no nie dojedziemy do tego kościoła konno, ani żadną bryczką, niczym tym podobnym. No to on uznał, że skoro tak, no to od bramy tak, wjazdowej tak naprawdę do momentu, gdzie stał nasz namiot, no to rzeczywiście był kawał drogi. I chociaż tak, żeby pięknej, się przejść leśnej. Tak, z takiej leśnej, pięknej drogi, takiej tak, łąki. I zrobiliśmy to na takiej zasadzie, że uciekliśmy od razu pod kościoła, nie witaliśmy się z gośćmi. Mm-hmm. Pojechaliśmy tam już na miejsce, ukryliśmy się z tym koniem w krzakach. I Rafał, ty mnie coraz bardziej zaskakujesz, ale powiedz, podoba mi się to. I goście się zebrali, wszyscy, czekali już tylko na nas. No i miałem rzucić na tego konia Kamilę, ale ona miała piękną, dużą, białą suknię i ten koń trochę się w tej sukni bał. To był jego debiut, więc tak. Tak, to był jego debiut i coś nowego, więc baliśmy się, że poniesie. No już aż taki szalony to nie jest. Koń zwiał z panną młodą. Z panną młodą, więc Kamila po prostu trzymała go za lejce, tak to się nazywa, bo tak poprawnie określam. W każdym razie weszliśmy wtedy za tych krzaków, tą piękną drogą leśną, z tym koniem. Rozumiem, że to było niezłe wejście. To było naprawdę, każdy później z gości wspominał, i mówił, że wow, to było naprawdę fajne wejście. To, to też jest uwiecznione tak. W naszym filmiku ślubnym, więc no wszyscy nagle tak wow. Jakie jeszcze były niespodzianki, atrakcje dla gości? Z czym jeszcze poszalałeś? No, jako że mieliśmy dużo znajomych artystów z branży muzycznej, no to było mocno koncertowo, więc każdy miał dosyć mocne doznania muzyczne. Bawiliście się do 6 rano? Tak. Ja jeszcze żegnałem orkiestrę, już pomagałem im się pakować. Czyli naprawdę impreza musiała być dobra, muzyka musiała być dobra, występy musiały być dobre, że tak długo utrzymały gości po prostu naprawdę, ja nawet nie w formie i na parkiecie. Tak szybko mi minął ten cały wieczór, ta cała noc, że nie wiem, nie mam pojęcia kiedy. No trochę to niesprawiedliwe, tak. Powinny być dwa dni. No, oczywiście były poprawiny, ale jednak takie dwie noce weselne powinny być, żebyśmy my mogli to na spokojnie strawić, bo ja nawet nie zjadłem, nie podszedłem do
kącika ze słodkościami. O, a ty, no, ja a ty też... zjadłaś cokolwiek? Tak, zjadłam rosół i zjadłam przystawkę. Zaczęłam drugie danie, ale... Coś cię odciągnęło. Już przychodzili goście i zapomniałam, że jest jedzenie. Jak sobie radziliście ze stresem tego dnia? No nie było aż tak źle z tym stresem. Ja to chyba miałam tylko ten moment, jak już tak czekałam z moim tatą na samochód. Mhm. Już tak ubrana w tej sukni, w tym wszystkim i żeby pojechać tam do kościoła, no to tak mówię, ja się tatusiu, chyba musisz przynieść małego kieliszka. I rzeczywiście tatuś pobiegł, więc tak, takie miałam rozluźnienie chwilę przed. A czy ja się zacząłem stresować, jak w pierwszej połowie dnia lunął deszcz? To taki mocno obfity. Tak, to było straszne. A wesele w plenerze. A wesele w plenerze, to znaczy ten... Namiot namiotem, ale wiecie, trawa na oko. Koło, mokro, błoto, tak, tak. Około 12 w południe lunęło, czarne chmury. Ale zdążyliśmy zrobić sesję zdjęciową, tak? Zrobiliśmy lunęło. Tak, bo przed jeszcze robiliśmy sesję zdjęciową i później lunęło, ale po tym deszczu wyszło słońce i zrobiła się przepiękna, taka mocno letnia pogoda, było 25 stopni, idealnie w sumie. Piękne słońce, jakby ten deszcz nam odświeżył wszystko, no i później już po prostu, no perfekt, perfekt. No i wtedy, no zestresowałem się, bo cały czas pogodę, nie no, pokazuje 70%, tak, że będzie... Tak, pogodzie było jeszcze, pokazywało, że będzie gradobicie i przez pół dnia będzie padać, więc w ogóle też byłam zastosowana. Później ten moment przed ołtarzem, kiedy czekałem na Kamilę, kiedy... Nie widziałeś ją wcześniej, jej wcześniej w sukni ślubnej? Nie, no widziałem właśnie na... sesji. Na sesji, ale była w innej sukni. Byłam w innej sukni. Bo miałaś trzy suknie. Na samym weselu i ślubie miałam tylko dwie. Ale na sesji tak, trzecią. W sumie ja też miałem dwa garnitury. Właśnie, i ty czarny, też miałeś taki ciekawy kolor garnituru, tak, nie? Tak, taki bladomiętowy i to był jedwabny garnitur, więc po całym ślubie nadawał się do wyrzucenia, po wszystkich życzeniach ciotek i buziakach i odbitych twarzach na... Tutaj, przytulaski. Na, przytulaski, a to był jasny garnitur. Pozaciągał się, no... No jedwab ma to do siebie, że no nie jest zbyt takim trwałym, ale faktycznie w ten dzień był bardzo, bardzo taki efektowny i nietuzinkowy. No i jak już stałem przed ołtarzem w tym miętowym, jeszcze czystym garniturze, no i tak bałem się obrócić, bo już wiedziałem, że słychać z tyłu, idzie, tak? No, ciekawy więc, byłeś. Boże, no jakby bardzo byłem ciekawy, ale też mocno wzruszony. Jestem dosyć wrażliwym facetem, chociaż może tego nie okazuję, ale no, wtedy jak już obróciłem się, zobaczyłem, kiedy Kamilę prowadzi tata, no to... Tak. A Kamila idzie tak? No nie, nie. To będzie jak tylko stanęłam u drzwi... I to był na pewno jeden? Tak, jak tylko stanęłam u drzwi kościoła, to już tak... Wszystko oczywiście podskoczyło i momentalnie odeszło. Otrzeźwiałaś ze stresu znowu, co? Tak, jakie ty miałaś w sobie emocje tego dnia? No pewno duże wzruszenie. No bo to jednak ten dzień taki wymarzony i jakby no chyba każda kobieta myślę, że śni o takim dniu swojego ślubu, gdzie może założyć tą piękną suknię białą, długą, wyglądać jak księżniczka i no duże wzruszenie zdecydowanie. I mieć swojego księcia u boku. Tak, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, jak ty wybierałaś te swoje suknie ślubne? To się wydarzyło szybko, czy to jednak zabrało kawał czasu? Właśnie bardzo szybko, bo w sumie przymierzyłam chyba tylko 6-7 sukienek, z czego wybrałam pierwszą, którą nałożyłam na siebie. Wow! Bardzo tą główną. Tak, tak, tak. No dobrze, powiedzcie mi, czy udało wam się wyjechać w podróż poślubną? Udało się. Tak, byliśmy w Barcelonie. Byliśmy, w Barcelonie. Wtedy w ciąży byłaś, więc tak planowaliśmy sobie, jak to zwykle, pojechać, poimprezować. A tu Kamila była już we wczesnej ciąży, więc spędziliśmy to w sumie
to był pierwszy taki inny nasz wyjazd. Tak, na spokojnie. Tak, na spokojnie. Ale też fajnie pozwiedzaliśmy romantycznie. Tak, tak. Pochodziliśmy sobie po pięknych uliczkach Barcelony. Później pojedliśmy do jedzenia, ja wypiłem dobre wino. Poza Barcelonę troszkę pojeździliśmy. Tak. Też pozwiedzaliśmy, więc to było coś zupełnie nowego i też tak podświadomie jednak przeżywaliśmy miłość na nowo, bo jednak z tą obrączką to jest zupełnie inaczej. I niektórzy mówią, po co ślub, po co to wszystko, po co się tak wiązać i tak dalej. Przecież to nic nie zmienia, nadal mieszkamy razem, jesteśmy ze sobą, ale jednak ci, którzy już wezmą ten ślub, to wiedzą, że to jest zupełnie co innego, że to jest jednak inny stan. Inny stan, miłość na nowo i coś takiego, co bardzo mocno cementuje. Polecacie? No, Kamila już tak, wiesz, weszła do tego salonu i tak się rozglądała i widziałem, że chciałaby przeżyć to jeszcze raz. No na pewno. No to widzisz, to, tak to ta krótko. Rocznica w sierpniu to będzie, wiesz, mocna. Tak. Tam, wiesz, wyciągniesz z szafy tą suknię swoją, wyjdziesz. Ta, nie wiem, albo wybierzesz coś tutaj ładnego, nowego, zapraszam Ciebie bardzo. Posłuchajcie, ja zawsze na koniec pytam moich gości o to, czego mogłabym im życzyć. Ale tak patrzę na Was, tak piękna ona, piękny on, piękne dzieci, spełnione osoby, dom, rodzina. Jakby czego Wam jeszcze trzeba? No my sami. Nie wiemy. Nie macie już pomysłu, co jeszcze można by chcieć, jest po prostu idealnie, więc może po prostu... Niech będzie tak, jak jest. O, no to się nie zmieni i żebyśmy byli dalej tacy szczęśliwi, zakochani i rodzinni jak teraz. No i dokładnie tego Wam życzę. Słuchajcie, trzymam kciuki za powodzenie wszystkich Waszych projektów, pomysłów. No i bawcie się dobrze z tymi dzieciakami. Dziękujemy. Bez dzieci, nie? Tak sobie jedziemy. Jak ja młoda para. Już myślisz, co tam nasze dzieciaki porabiają? Tak, w szczególności Misia. No, daj spokój. No. Dadzą sobie radę. Na pewno. Ciesz się tym momentem. Fajnie było tak powspominać, co? No, naprawdę. Ten magiczny wieczór, dzień. Jeszcze jakbyśmy w salonie. Tak już trochę minęło, nie? I tak nawet trochę poumykało gdzieś z głowy. Niby taki ważny dzień zarysowało się, ale jak tak zaczęliśmy rozmawiać o przygotowaniach, później o ślubie, weselu, to tak to wszystko powracało. Jeszcze mówię, w otoczeniu mnóstwo sukien ślubnych. Pamiętasz, aż chciałoby się znowu przymierzyć. No. Pamiętasz, jak cię na motocyklu woziłem na przymiarki? No, tak jak Iza zaproponowała, no to w sumie miałabym chęć przymierzyć taką ładną kieckę na tą naszą imprezę. Rocznicową? To co? Wierzysz? Ale... Wyskakujesz na biało? No właśnie takiej typowo ślubnej to chyba nie. Ale widziałam, że też ma... Takie koktajlowe? Tak. No, można pomyśleć. Żeby zrobić tak już, wiesz, wzbudzić weselny klimat. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.